Dziś EXP będzie zmieniał klasę, w której jestem. Będę chodził do szkoły podstawowej i moim zadaniem jest zdać od klasy pierwszej do klasy ósmej. Chcesz dołączyć do naszej klasy i z nami nagrywać? Tu zostaw suba i łapkę w górę. A 5000 łapek oznacza to, że odcinki będą co tydzień. Nie macie psychy zostawić. Oglądajcie do samego końca. Chodź stary, szybciej! No idę, nowy rok, pierwszy rok, pierwsza klasa, ja cię kręcę, a jestem najlepiej przygotowany, zobacz jaką mam kulczapkę, widzisz to? Też słuchajcie, mam level zerowy i jestem w klasie pierwszej, dokładnie tak, ale sijaram, to jest Bredok, mój najlepszy przyjaciel, przez całe życie go znam. Ile mamy lat? 17? 5! 5? Nie wiem, 6? Nie wiem, ja umiem liczyć do 8, ale no, czyli dzisiaj muszę zdobyć pierwszy level, żeby być już w klasie drugiej, żebyście widzieli, jak będę wyglądał później. No teraz wyglądam jak najprzystojniejszy człowiek na świecie. Ja jestem taki piękny przecież. No ale stary, widzisz moje zęby, jakie są złote? Masz zęba rozbieżnego. Tak? Ty masz chrupnicę. Chrupnicę zębów mam. No bo chrupki zjadłeś. Wy teraz napiszcie, w jakiej wy klasie jesteście, to bierzecie udział w losowaniu do naszych odcinków, więc napiszcie teraz w komentarzu na dole, w jakiej klasie jesteście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować właśnie w tym miejscu, bo jeżeli nie subskrybujecie, to nie dołączycie do nas na nagrywki, jak zostaniecie wylosowani. No i koniecznie dzwona, łapkę w górę tutaj na dole. Piszcie, a my będziemy z Brodogiem serduszkować. Naprawdę. Tak. Ja się tak jaram, ja mam w planach... Bawię się na konto Lufraj, będę serdu, znaczy i tak. O, to jest ta szkoła! Co to jest? A tutaj! Ej, mordo, bo ty nie musisz stać w miejscu, jak jest napisane stop. Jak to nie muszę? Ale to out! O, jesteś taki sami, jesteśmy tacy sami! Masz zęba rozbieżnego! A ty nie myjesz zęba. Ja nie mam zęba... zęba rozbieżnego. Nie mam. A ma. Nie mam. On jest pozłacany. Siema, jestem Lufer. Ja jestem Bredok. A ja jestem Przemek. Cześć Przemek, dzień... A ty... Nie Przemek. Przemek. Jak? Nie Przemek, Przemek. Przemek. No Przemek. 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 A, Remek. Jesteś Remek. A, Remek. Ryzygiusz. Daj mi suba Ryzygiusz. Remek? Remek? Łamaga! No, ale wy to jesteście za głupi dla mnie, bo ja tu już chodziłem do Oxfordu. Chłopie, to jest pierwsza klasa! A co to jest Oxford? Jeszcze 9 tam zostało. No, taki uniwersytet w Anglii. No dobra, no to powiedz coś mądrego. Rabarbar. Uuuu! Ej, dobra, ja już mordę. Widzowie, jeżeli chcę, ja muszę ewoluować, muszę mieć level. Zadanie dostałem. Poznaj nową klasę. Okej, tylko ja nie wiem, w której klasie jestem. Chyba jestem w D. W D jak... D jak dzbany. D jak Devile. No nie, coś pozytywnego. D jak delikwenci. D jak dentyści. O, okej, dobra, dostałem zadanie, Bredok, żebym poznał swoją całą klasę. I ty jesteś w klasie D, co nie? Tak. Dobra, no to Przemek, Lufer, Przemek, Bredok. Nie Przemek, tylko Przemek. Napisz mi to na czasie, bo mi się wydaje, że to powinniśmy mówić Przemek. Co? Bo pan Persik. A ty jakbyś napisał jego imię? Ja bym napisał... O, tak. Przemek. Okay, albo... Nie mam albo tak bym napisał. Trzeba. Ja bym przeszedł ci Boga nie sadził tam, gdzie słońce nie dochodzi. Napiszcie taki komentarz, to przypnę się w duchu. Trzeba. Dobra, chodźcie mądrzy inaczej, zobaczmy tą szkołę. Wow. Tego to znam, skądś. Też. Nie wiem, skąd go znam, ale skądś go tego znam. Tego też skądś, ale tego nie znasz chyba. Tego też skoja. Ej, ja gram na twoim serwerze, stary. Ja też, ej, to ten Hypixel, co nie? Hypixel, no. Najlepszy serwer w Polsce. No. Dobra, to idziemy dalej? Idziemy dalej. Ej, bo my w sumie teraz rozpoczęcie mamy. O, to szybko do góry! Szybko do góry! Gdzie jest rozpoczęcie? Halo! Ja muszę do kibla! Ja do kibla idę! Gdzie jest rozpoczęcie? A ta szkoła jest duża! No, duża! Strasznie duża i dużo ludzi! Ja cię kręcę, mam McDonalda na zewnątrz! I bardzo dobrze! Trzeba się zdrowo odżywiać! Wolicie McDonalda czy KFC? Napiszcie w komentarzu, ja wolę chyba McDonalda ostatnio. Ale ma... O, siema, jak się nazywasz? Sarenson. Siema, ja jestem Lufer, dzień dobry, witam. A ty jak masz na imię? Ja jestem Szymon. Szymon, okej, Simon. Ej, siema, a wy jesteście w której klasie? W D. W D? O, my też. No. A pokażę ci coś fajnego? No, dawaj. Patrz, jak jestem szybki. Bo ja Leon jestem.
Brawl Stars. Chcesz taką grę? A! Ja mam na tobie 500 pucharków. No. Jezus Maria. Ja chcę je bowlować. Dobra, muszę wszystkich poznać, żeby mieć pierwszy level. Ja mogę znikać, ale nie. A mój o kurde, bracia! Hej! Jak masz na imię? Sowa. Cześć Sowa, a ty jak masz na imię? Jestem Kuba. Ja jestem Lufer, to jest mój... Jestem dziwny, naprawdę. I to jest mój najlepszy przyjaciel od urodzenia, a on z nim też się znam całe życie. On to taki troszkę dziwny. A to jest Szymon. Siema. O, to jesteś Sharenson. O, i dzień dobry, jak się nazywacie? O, jesteś o taki troszkę dziwny. Wyglądasz, jakbyś chciał zaraz zwymiotować. Jak się nazywasz? Maciuś. Mbappe. Małkębę. Siema Małkębę, dzień dobry. A ty jak się nazywasz? Ja się nazywam Śleb. Śledź? Sid? Sid Leniwiec. Ale to tak, tos jest. Chleb, ja Brad jestem, co jest? A, bracia Chlebowiec. Co ty? Ja chcę wołować. O, drugi lufek. Siema, jak się nazywasz? Hej, mam na imię Marcel, a ty? Cześć Marcel, ja jestem Lufer, dzień dobry. A ty jak się nazywasz? Cześć, jestem Toksel. O Jezu, ale ma głos! Masz mutancję! Mutancję masz! O nie, jesteś mutantem! Tam jest. Cześć, jestem Lufer! Siemka, ja Milu. Dzień dobry, masz koalę. Czy to koala, czy co to jest? To jakaś małpka. Ja to nazwałem mały Bigos. Bigos? Dlaczego Bigos? Bo uwielbiam Bigos. Ja uwielbiam Bigos, ale bez grzybów. Ja nie wiem, jak są święta, to nie potrafię jeść. Ale to tak poza nagrywkowo, widzowie. A może dlaczego jestem Bigos? A sisu? Chłopaki, woda mi dziewczyna. What the fuck, dziewczyna, Dziewczyna, Ej. Radioaktywność. Ej, ale ona nawet ładna jest. Tak. Ja jestem Lufer, jak się nazywasz? Jestem Lorraine. Lorraine, okej, dzień dobry, ja jestem Lufer. O, to ciebie jeszcze nie znam, jak się nazywasz? Ty Mongol. Jak? Mongol jesteś, a to jest Fortnite. Fortnite Battle Pass. Chyba dyrektor już idzie. Jak to? Gdzie? Idzie, siadajmy. O, działa, proszę pana! Proszę o ciszę, małolaty od taty. Nazywam się profesor Bartosz Bułka. Jestem dyrektorem tej szkoły. I no, to jest rozpoczęcie, więc proszę o ciszę. I mamy nową klasę pierwszą, znaczy cztery, ale zacznijmy od klasy pierwszej D i poprosimy o przyjście tutaj klasy pierwszej D i przedstawienie się. Dobra. Jestem Sharenson i lubię Brawl Stars. Dziękuję, proszę siadać. A czemu pan tak dziwnie gada? Idź sobie. No wszyscy sobie idźcie, jednak was sobie nie lubię. O co chodzi? Dobra, ty się jeszcze przedstaw i kończymy. Jestem Sowa, lubię ciastka, no mapa. Zmarnowałeś szansę, idź sobie. Jak to? Wyrocha stąd siadać! Jaki chory dyrektor! Łap to! Ale pan jest dziwny! Abort! Nowy rok dla was to nowa przygoda z edukacją. Dowiecie się dużo rzeczy, które może wam się przydadzą w życiu. No tak raczej nie w sumie, chociaż tam matematyka to tam do liczenia, ile wam dolarów zostało, kiedy będziecie bezdomni, ale to... Klasa pierwsza D, czyli ta nowa klasa, może już iść do swojej nauczycielki, do nowej klasy, do swojej pani wychowawczyni. A więc wypad, przejść piętro poniżej, nie pokazujcie mi się na oczy, no idź już! Jaki niemiły! Nie przypomnę, jaki niemiły, co tu się dzieje? Proszę już o opuszczenie. Dobra, ej, słuchajcie, Przemek. Nie Przemek, tylko Psemek. Dobra, Psemek, okej. Okay. Gdzie jest ta klasa, wiesz może? Ja oczywiście, że wiem, za mną. A czemu jesteś rudy? Rudy to masz na drugie. Wow. A ty masz zeza. Ale pocisk. Chłopaki, znalazłem tu! O, tutaj. Dobra, chodzimy. O! Dzień dobry! Dzień dobry! Siadajcie. Szybko. Pani nas wszystkiego nauczy. Ej, odsuń się, beredok. Szybko do ławek. Nie odpowiem na żadne twoje pytanie. Ale ja jestem ciekawy świata. Proszę usiąść. Siedzę. Nie tutaj. Panie, proszę pani, ile jest 2 plus 2? 4, proszę. A 2 razy 2? 4. Patrzcie, jaka mądra jest. A 6 minus 2? 4. Proszę usiąść do ławki. Jaka mądra. A ty głupi. A
sam jesteś głupi. Nie, dlatego, z nikim nie będę siedział, będę siedział sam. O. No to witam was w mojej klasie. Nazywam się Amelia Szpachla i będę waszą wychowawczynią przez najbliższe 4 lat, 8 lat. Amelia Szpachla! 14? 14 lat? Jestem! Przepraszam, spóźnienie, już idę, To ale Wilson! Który to powiedział? Który z was? Ja! To był ten Ty głupi jeden! Proszę panią, mnie wyzywa od Łysoli! To to usiądź i wszystko wyjaśnimy. Na początku powiedz swoje imię. Żebym mogła wstawić ci spóźnienie. Nie, mów, uwaga! Siema, ej, w ogóle! Ja jestem Lufer! Ja jestem Wedo! Ty zolec! Siema, jestem Lufer, jak się nazywasz? Cześć, Natek jestem. Ja jestem Lufer. Ej, chyba poznałem całą klasę. Ej, to mój plecak! Ale glutek. Ja nie wiem, jak ja wytrzymam te 8 lat. O, dostałem level i achievement! Nowa przyjaźń! I pamiętajcie, kochane dzieciaczki, jeżeli chcecie dodać 2 plus 2, to musicie najpierw zrobić 10 pompek, 10 przysiadów, musicie pomnożyć to wszystko przez 25, musicie zadzwonić do waszej kochanej babci dziedziusia, mówiąc, że bardzo ich kochacie i bardzo ich ściskacie. Później na końcu zrobić jeszcze 3 dodatkowe przewrotki i zrobić jeszcze 2 salta i wyjdzie wam poprawny wynik, który brzmi ryba. Wow. Ja myślałem, że matematyka wygląda troszeczkę inaczej. Ja też, a my się w ogóle uczymy dodawania, a pan już o mnożeniu. No widzicie, już jesteście tacy w końcu mądrzy, moi uczniowie. Przepraszam bardzo, ale 2 plus 2 to 6. A skąd o tym niby wiesz? Masz jakieś na to dowody? Bo dlatego, że jeżeli mamy mamę i tatę, to mamy wtedy 3 osoby. I 3 plus 3 to 6. Co tu się dzieje? Widzowie, mam już pierwszy level i troszeczkę inaczej wyglądam, jestem już w drugiej klasie. Kochaniutki, przypominam ci, że to ja tutaj się jednak troszeczkę dłużej żyję i trochę dłużej stąpam po tej ziemi, więc nie wydaje mi się szczerze On był mówiąc. W Oxford. Pani jest Nawet stara? Nie wiem co to, ale... Wypraszam sobie! Ej, dostałem zadanie. Zagadaj do dziewczyny, dostałem zadanie. Ej, Bredok, słyszysz? Przemek, dostałem zadanie, zagadaj do dziewczyny. Chłopie, ale kodeks nam mówi, że od 6. Jaki kodeks? Kodeks prawdziwego mężczyzny. Sharenson, prawda, że mamy taki kodeks? No mamy, mamy. Właśnie, nie możemy mieć dziewczyny do 6 klasy. Dziewczyny są fe. Właśnie, fe. Jak to? Ale no dostałem takie... To jakieś gadanie. Przepraszam bardzo, mam nadzieję, że zrozumiecie to wszystko, tak? Co ja mówię? Luferek liczy na tych naliczkach. Opowiada o swoim psikaniu, kiedy nie trafia do kibla. No dobrze, zostawię to bez komentarza, ale macie ode mnie ostrzeżenie. Następnym razem i będzie uwaga do dziennika. Ostrzegam. Aj, ale jak mam zagadać? No nie zagadaj. No zagadam, nie do Jursi, bo Jursi mi się nie podoba. Jest taka jedna dziewczyna w szkole. Nie no, o nią ci chodzi, przecież ona jest nie dla ciebie, nie dla nas. Ona jest z trzeciej klasy, my z pierwszej, znaczy z drugiej jesteśmy. A nie będę chodzić się do szkoły z nierównoległej. No dlaczego nie? Ja nie mówię, że ja będę z nią chodził, tylko dostanę takie zadanie, no. Jeśli zagadasz, to będziesz z nią. Będę nas zostawić. No dobra, dobra, dobra! Co to za odgłosy? Bo pytałam się go, ile to 2 plus ryba. Wyszło, że 8000 litrów. Wylocha z klasy, ale to już! Dobra, okej, spokojnie, spokojnie. O, dzwonek, ale timing. Dziękuję, kochaniutki, za lekcję. Pa, pa. Do widzenia! Do widzenia! Coś takie zadanie? No, dostałem takie zadanie. MS Deza. Sama z Zeza. Mógłbyś pójść do okulisty, naprawić tego Zeza. I kto to mówi? Ty też mógłbyś. Słuchajcie, no bo mam takie zadanie i jeżeli nie dostanę takiego zadania, to nigdy nie zdążę do następnej klasy. Dobra, mówcie mi co, jak się podrywa, w sensie jak się zagaduje do dziewczyny. Raz. Ona ma warkocze. No. Patrz, załóżmy, że tu jest jej warkocz, no to tak ciągniesz. Nie można tak robić. Bo ale trzeba, ona się wtedy z tobie fall in love. Nie robi się tak, nie róbcie tak, widzowie. Albo na przykład żabę do plecaka. Nie, kiedykolwiek zagadałaś do dziewczyny? Tak, z mamą gadałem. Jezus. Ja muszę do niej zagadać, ale najważniejsze jest to chyba, że muszę zagadać. Nie musi mi się udać, ale muszę się odważyć. Tylko gdzie ona jest? Nie wiem, może idzie do klasy nowej. Hej. To ona. Nie, ale jest piękna jak Ari z League of Legends. Nie, jak Shelly z Brawl Stars. Nawet nie, jak Ari z League of Legends. Nie, jak Shelly. Nie, jak Ari.
Jak Shelly! Ari! Dobra! Rufer, idź do niej! Idę, w sensie, co mam powiedzieć? No, nic nie mówisz, tylko bije się. Jak spadła z nieba, tak słyszałam, jak mój tata powiedział do mnie. Nie, powiedz, że jak zje mikrofalówkę, to wysra toaster. Ja cię kiedyś pobiję. Jezus Maria. Dobra, idę. Co mam jej powiedzieć? No, zje jak... Patrz, zje cement, to wysra... Nie mów tak! Cegły. O, bo jak jej powiedzieć, ile to jest 2 plus 2, bo na pewno nie wiem. Nie, powiedz, że... O, mam pomysł. Wiesz, że 2 plus 2 równa się ryba? Ona powie... Wow, jak ty jesteś No dobra, idę. Będzie tragedia, widzowie. Powodzenia, trzymajcie kciuki. Tylko podciągnij skarpety. O, po co? Mam wszystko dobrze wygląda. Masz brązowe majtki. Ty masz brązowy mózg. Ty nie masz. A, full box? Ej! Tutaj jest. Co robisz? Rozglądam się na widoki, patrzę. Ale przecież stoisz przed ścianą. Bo jest tak piękna jak ty. Okej, dobra. Stary, wyzwałeś się od cementu! No właśnie! Chłopie, ja będę mieć dziewczynę niż ty. Dobra, okej, przepraszam. To nie miało tak wyglądać. Dobra, muszę znaleźć. Z cementu to mogę powiedzieć, że nie wiem, jej serce jest skamieniałe, ale ty to odmienisz. Albo nie wiem, będę cię mieszać jak... Beton jak toster mikrofalówkę. Ej, Lufer! Ona tu jest, Lufer. Cicho, cicho. To znowu ty? Wiesz, że 2 plus 2 równa się ryba? 2 plus 2 równa się 4. Jak was uczył w tych czasach w szkole? Matematyki. Tobie nikt nie pytał o zdanie. Czego chcesz, młody? Jesteś bardzo ładna. O, dziękuję. Bardzo miło mi, ale... No, nie szukam chłopaka. Plus masz skośne oczy. No, pa! Nie. Mówiliśmy, że to nie wyjdzie. Właśnie, a ty nas nie... Mówiłem ci, że to nie zadziała, gdy wszedłeś z innej klasy. No, ja cię kręcę. O, ale dostałem level. Za co dostałem level? Przecież mi się nie uda. I achievement dostałem. Pierwszy friendzone. Aha! Ale Bambik, czemu? Bo nie masz fałdolców. Ale ja przynajmniej mam to za sobą, a was czeka friendzone. Nie, ja nie mam. Napiszcie, widzowie, czy kiedykolwiek dostaliście friendzona, to przepnęłam serce. Ja tam znajdę dziewczynę w 8 klasie. Tak, po prostu w 8 klasie to ty znajdziesz jedynkę. Ja do 8 klasy będę najmądrzejszym, najprzystojniejszym, najbardziej rozpytywanym chłopakiem w tej szkole. No ja ci mówię, Przemek, no to zadanie z Gegry było takie trudne, że masakra. Dzień dobry, uczniowie. To było łatwe. Dzień dobry. Dzień dobry, uczniowie. Witam na kolejnej lekcji z geografii. I co myślicie o tym nowym rozdziale, który teraz mamy? Bardzo trudny. A, czyli nie mieliście też pracy domowej żadnej, tak? Nie mieliśmy. Tak? Okej. Okay. No to, skoro nie było nic, no to przepytujemy się. Była praca domowa. Przemek! Dlaczego kłamiecie do mnie, uczniowie? A to on kłamie! No proszę tutaj po kolei przychodzić do mnie z pracą domową. Widzowie, mam już drugi level, tak jak pamiętacie. Jesteśmy już w trzeciej klasie. Ja mam. No to chodź. Przepyta pan ich za to, że oni nie zrobili pracy domowej? Tak! Przemek! Przestań! Dobrze, to ty dostajesz plusika. A, jeszcze mówię, że chcę przełożyć najbliższy sprawdzian, który ma być za tydzień. I mają się poskarżyć do wychowawczyni. Napiszcie, czy macie taką osobę w klasie, to przypnęłam serce. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. I jeśli znowu dojdą do mnie takie informacje, to każdy dostanie jedynkę. Za co? Za wszystko. Przepytujemy. No to na przykład Sowa. Największe miasto Polski. Pomorze. Nie, powiedz. Co? Minus. Dobrze. Ej, a nie Warszawa? Kto tu jeszcze jest? Proszę pana, ale ja nie chcę jedynki. Mama mi ciasteczek nie da już. No co, ale dostałem zadanie. Zmień ocenę w dzienniku. A jaką ocenę w dzienniku? Nie mam żadnej oceny. No to może teraz panie Luferku, do odpowiedzi, proszę, przed klasę. No nie, ja zgłaszam nieprzygotowanie. Nie masz nieprzygotowań, geniuszu. Wykorzystałeś to w pierwszych trzech lekcjach, więc ja mam to zapisane w dzienniczku.
Przemek, ty jesteś najgorszym kujonem na świecie. Wiem ci, że będę najmądrzejszy, najprzystojniejszy, najbardziej wpływowym, najbardziej... No dobrze, panie Luferku, musimy pana przepytać. Więc gdzie jest Afryka? Na ziemi. Nieprawda. No to gdzie jest ta Afryka? Półkula południowa, geniuszu. No gdzie jest? Geniuszu! Słucham. I ty, Przemek? Półkula południowa, ćwoku. Ćwoku! Panie Luferku, proszę mi odpowiadać na to pytanie tak jak, takimi odpowiedziami, jakie są możliwe, a nie jakieś ćwoku, geniuszu. Jest! No powiedz no. No powiedz no. Ale co mam powiedzieć? Powiedz mu, że go kochasz jeszcze. No powiedz! Półkula południowa, geniuszu, tępy. Półkula południowa, geniuszu, tępy. Dobra, odpowiedź, ale i tak dostajesz jedynkę za obrażanie nauczyciela. I przysięgam. No dlaczego? O, no to koniec. Do widzenia. Do widzenia. Oho, dostałem SMS-a od mamy. Co to za jedynka z geografii? Masz to poprawić. Geniuszu, półkula południowa i wschodnia. Bredok, dostałem jedynkę. Co? Tak, jest tępy. Nie jestem tępy, dobra, muszę się dowiedzieć jak ten, jak poprawić tą ocenę, no. Naucz się. No właśnie. No ale ja muszę dzisiaj ją poprawić. Ja wiem co musisz zrobić. Nie. Ja wiem. Co? Nie może. Mam super plan. Ja cię kręcę. Koniec lekcji. Nie no, przecież chłopie. Ja muszę zmienić tą jedynkę, no. Nie, niż na spokojnie. Ale chyba nie chcecie tego zrobić. Chcemy. Bo chyba was pociekało. Nie możesz stary zmienić oceny. To dostałem takie zadanie i nie ewoluuj do kolejnej klasy. Jeszcze mama mnie kablem od żelazka, ten. Kablem od pilota. Kablem bezprzewodowym. Jeszcze mama mnie kablem bezprzewodowym. Będzie wiecie co. Ale nie, ja się na to nie piszę. Nie przekonaj się. No dobra, to pa. Nie no, idę za nim. Musi ktoś was przypinać. No dobra. Ej, wiecie o tym, że nauczyciele nadal tu są? Nie ma tu nikogo. A jak wyjdzie? No to wtedy? No to wtedy, no nic wtedy. Wtedy przypał będzie wtedy. A co tu się dzieje? Cicho bądź, co ty robisz? Emek! Chodź, masz cicho, bum, bum, bum. Ktoś idzie. Głupia ta klasa, ty matko, mam iść powoli dosyć. Aby już szybko były wakacje, proszę. Sorry, serce mi wyje w rytmie czacza, jakbym zobaczył tą dziewczynę, co jest w czwartej. No ty masz serce? Cicho, ona jest moja i ja już z nią kiedyś będę chodził. Przemek, ty umiesz fizykę, prosimy otworzyć te drzwi. Przemek zarwała kiedyś do ciebie, bo do mnie tak. A dobra, już nie masz argumentów. Zmieś czapkę po prostu. Bredok, użyj tego swojego baskata i rąbnij salipety głową o drzwi. Dobra, jeśli postacie z Braxer żyją, to teraz walę. Udało się, postacie z Braxer żyją! Dobra, jest ten laptop. Ciszej bądź. Po prostu drzwi były otwarte. A głośniej mam mówić? Nie. Ej, co ja tutaj wchodzę? Przecież ja jestem kryminalistą. Jakim kryminalistą? Nie jesteś... Sprawdził nas. Dobra, loguj się tu. Proszę pana, bo Luferek z Bredokiem tu są! Cicho bądź! Dobra, zmieniamy ocenę. Okej, jak sami widzicie, Lufer Lucefinkiewicz, trzecia D, szkoła podstawowa, tutaj są moje oceny. Montaż filmowy 5.20, wychowanie fizyczne same szósteczki, język youtuberski 4.0. O, nawet z historii mam plusa, ale czad! Ale geografia jedynka. Tak, Grzegorz Planeta i dzisiejsza data. Zmieniamy ją. Dobra, jest piąteczka, to jest ta? Tak, jest piąteczka. Czekana, bo tutaj są! Nie. Turniu! Szybko, uciekamy! James Bond! Co to się dzieje? Wracać tu! Dobra, szybko, go! Uciekamy! Zablokuję drzwi! Otwórzcie to! Dostałem trzeci level i achievement! Najlepszy haker! Tak, chłopcy, wracać tutaj! Do widzenia! Wracać tu, natychmiast! Precz, demonie! No ja do niej mówię, hej mała, możesz do mnie mówić Przemek przez RZ. Wow! Wiesz co wtedy? Dostałem kosza!
Serio dostałeś kosza? Ale powiedziała, że mam fajne perfumy. A ja nigdy nie dostałem kosza. W ogóle dzisiaj jest informatyka i słuchajcie, ten pan jest taki... Generalnie mamy komputery, które mają taki monitor w wielkości, słuchajcie, no mikrofalówki. Mamy takie stare komputery i on nas strasznie dużo wymaga. No i masakra. Ja nie wiem, jak... No dziwny jest ten typ. Pan Kłosek jest taki, no ja nie wierzę, on jest taki przypałowy. Tak, chłopie, jak te komputery są przecież większe na długość niż na szerokość. No. Tak, ja wiem. Ja mam takie szczęście, że nie muszę chodzić na tą informatykę. No, Przemek nie musi chodzić na informatykę, widzowie, bo on, słuchajcie, zdał tą informatykę w ciągu pierwszych dwóch tygodni naszej czwartej klasy. Tak, chodzę już do czwartej klasy, mam trzeci level, żeby zdać do kolejnej klasy. Żebym ewoluował, to muszę, słuchajcie, wykonać kolejne zadanie. Jeszcze nie wiem, jakie to jest zadanie, ale no teraz mam informatykę. Oby nic nie związanego z tą informatyką, oby nie, także oby nie. Ja sobie idę. A pewnie będziemy rysowali. Na razie, cześć. Siema, trzymaj się. A ten to ma dobrze, kurde, czy no, nie? Ale pewnie znowu będziemy rysowali jakieś Biedronki. Bez kitu, albo w Paint'cie robili, albo no, w PowerPoint'cie. Ja chcę, nie wiem, Fortnite'a się nauczyć grać. Bez kitu. Patrz, o tam są nasze te komputery. Każdy z nas ma swój komputer, kurde. Cześć, chłopaki. Siema, macie zadanie domowe? Nie było, przecież to jest informatyka. No było. Co? Serio było? No. No czekam, mam takie przypały, co tu się dzieje? Czego mamy zadanie? No masz zadać sobie. Po co mam zeszyty? Ja dostałem zadanie. Dostań piątkę z informatyki, dostałem zadanie. Co się zreda? Co? Dostałem zadanie, żeby dostać... Nie wiem, gdzie jestem. Tutaj jestem. Dostałem zadanie, żeby dostać piątkę z matematyki. Tutaj, no! Z matematyki mamy informatykę. Informatyki, przepraszam. Mam dostać piątkę z informatyki. Z czego my mamy to zadanie? W sensie, co to jest? Jak my Biedronki tam rysujemy? Musimy napisać krajobraz. Narysować, znaczy. No! O nie, on idzie. Skitraj mnie. Co on, Dyszka? Cześć, Bredok. Miałeś mi coś przynieść. To jest chłopak z piątej klasy i on nie zdał co ja? Razy. Ja nic nie miałem przynosić. Miałeś mi przynieść jedzenie, tak? No to masz hamburgera, kole. Ty jeszcze mi to kradniesz? Kole. Nie śmiej się. Przepraszam. Tak mało? No dobra. No jeszcze radę klasę domową na następny miesiąc. O, dzięki. Widzimy się następnego tygodnia. Tak. Nie wziął. Stary, ja mówiłem ci, że poszedł z tym do dyrektora, bo on ci grozi. Potem pójdę. No ale nie możesz, musisz pójść do dyrektora i mu powiedzieć, proszę nie, pana. Nie, ja unikam dyrektora, ja się go boję. Ale musisz... Pójdzie. No ale czekaj, stary, no już raz cię chłop pobił, nie można tak. No. Trzeba reagować, nie. Kurde. No nic tak. Nic mi nie zrobi już. My jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Szarensu ciebie też nigdy nie bił, prawda? Tak, tak. No, wcale mi nie włożył głowy do kibla i prawie się nie udusiłem. Ja na trzeba reagować! Obronę, my z Charlesonem zawsze na swoją obronę mamy krzesło w kieszeni, więc... Dokładnie! Komu Boże, to ta klasa. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę siadać. Wgrałem dzisiaj wam najnowszą aktualizację Windowsa XP. Proszę pana, mam pytanie! Tak, Luferek. A kiedy nie będziemy siedzieli na tych przestarzałych systemach i pójdziemy na przykład na Windows 10, 11? Czy ty twierdzisz, że Windows 10 i 11 jest lepszy od Windowsa XP, Windowsa Millennium, Windowsa 9.8, MS-DOSa 2.0? Ja korzystam z Maca. Ha, tfu, tylko Windows. Rufek, do odpowiedzi raz. Okej. Powiedz mi, ile to jest 1 gigabajtów, ile to jest megabajtów? A jeżeli odpowiem na wszystkie pytania, to czy dostanę piątkę? Nigdy w życiu nie dałem na swojej lekcji informatyki piątki. Więc raczej to się nie zdarzy, a jeżeli się to zdarzy, to się zwalnię. Lufer, odpowiedz dobrze! To ja ci pomogę! Także powtarzam pytanie. 1 gigabajt, ile to jest megabajtów? 1 megabajt to jest... 1 gigabajt to jest 1024 megabajty. Dobrze. W którym roku powstał pierwszy komputer?
pierwszy komputer powstał w 1946. Skąd on to wie? Skąd to wie? Dobrze. Powiedz mi, jaka firma odpowiada za pierwsze komputery stacjonarne typu PC? IBM. O, co za chłop? Dobrze. Ja myślałem, że Apple. Jest! Pan się zwolni. Powiedz mi, jakich rodzaj RAM-ów DDR używamy w komputerach? W tych starych gruchotach? We wszystkich. Berku, we wszystkich. DDR2. Skąd ty to wiesz? Jak? Skąd ty to wiesz? A, obserwuję prawo Marcina. Teraz cię zagnę. Jeżeli nie odpowiesz, dostaniesz jedynkę i wyklasyfikowanie. Dobra, odpowiem. Powiedz mi, w którym roku powstał standard RAM-u DDR3? 2005 albo 2007, 2005 albo 2007. Masz 3 sekundy. 3, 2, 1. 2007! Do widzenia. Yeah! Yes! Udało się! Dostałem level i achievement! Mistrz informatyki! Jest! Yeah! Jestem już w piątej klasie i wyglądamy w ten o sposób. Słuchajcie, ten rok jest jednym z najlepszych roków, jakich do tej pory były, ze względu na to, że zaczęła się do mnie odzywać pani Martyna! No i to jest nie fair! No i widzisz, a mówiłem, że ja będę z nią kiedyś chodził i zrobię to i będziemy razem. Uuu, zakochana para. No Jezu, bardzo śmieszne. Pójdzie. Pewnie do ciebie. Cześć Martyna! Hej Lubciak. No nie ma dziewczyny w każdej serii, czemu ty to robisz? Dobra, dawaj kamerę na mnie. Kamera na Bredoga, okej, dobra. Ferek, nie chcę widać żadnej dziewczyny w serii fabularnej, więc napiszcie w komentarzach Luferkowi, czy powinien mi dać. Znaczy, powinien mi dać, ale napiszcie kogo, bo mam przypne serce, a jak będzie 5000 łapek w górę, no to będę miał dziewczynę. Co? Dobra, widzowie, jak będzie 5000 łapek w górę, załatwimy Bredogowi dziewczynę fabularną. Yoshi. Ale dostałem zadanie. Obroń przyjaciela? Lufer, jest problem. Wielki problem, ty opowiedz, gdzie jest Lufer. Lufer! Tu jestem. Mamy problem. Jaki problem? Opowiadaj. Dostałam info od Przemka. To ja teraz opowiem. Dostaliśmy info od Przemka, że coś się dzieje poza szkołą. I musimy to sprawdzić. On potrzebuje teraz pomocy. A coś z nim się dzieje. No, czekaj, będę cytować. Drogi Natku. No i to oznacza, że on ma kłopoty. Idziemy pod szkołę, idziemy pod szkołę. To była wiadomość głosowa. Pod szkołę. Go. Ej, tam widzę jakiś nick. Gdzie jest Przemek? Ej, zostaw go! Zostaw go! Ej, nie bij mnie. A masz krzesłem! Precz, demonie! Idź stąd! Dobra. Idź sobie! Nam drzwi, przechytrzył nas. No, poszedł w końcu. Dzięki, że mnie uratowali. Nie ma problemu. To, ja zbierałem pokemony. Nie, co ty z nim robiłeś? Buzi. Matek, ty się chyba źle opaliłeś. Jak to się źle opaliłem? No. Chyba wakacje w Dubaju. Słuchajcie, on jest ciągle... Jeżeli on nie zda w tym roku, to będzie chodził do naszej klasy. Co? No. Oj, bo Mordo przecież ma 23 lata, a jest w... Który jest? W szóstej. No, a my za rok, jeżeli on teraz nie zda, to będzie przypał. Piąty level, dostałem achievement. Przyjacielska pomoc. Proszę pana, bo trakaj zacznij to pali po lekcjach. I dlaczego w ogóle pan z ostatniego sprawdziłem, że pan dał mu dwójkę? Jak on nic nie napisał. Przemek, przecież on ci pobije. Wiesz, on mnie nawet nie słyszy, geniuszu. A no tak. Proszę pana, nie zgłuchaniemy. On ma słuchawki na lekcjach, proszę pana. Trehaldasi? Powoli, mam dość, nigdy więcej. Trehaldasi! Co? Czemu ty słuchasz Mortalcia, mordo? Panie Bredok, proszę być... Masz jakiś problem? Na mojej lekcji. Nie no, co ty, mój idol. Chcesz dostać uwagę?
Słuchajcie, jesteśmy w klasie szóstej, kochani. No i Julsi, skróć, co się dzieje? Ogólnie ten generalnie ten patus się znamy w klasie, on jest w ogóle jakiś dziwny. Nogę jak zwykle, nie ma dziewczyny, nie gra. A ty masz chłopaka, pochwali się, a? Oddaj, co tak, teraz? Mam, przeciwieństwo do ciebie. A masz ty chyba wyimagowanego. Dobrze, klasu, proszę o ciszę. Trekardasi dostaje... Właśnie, zamknijcie się. Nie mów tak do klasy. Pan też niech się zamknie. Nie, dobrze, dostajesz uwagę i naganę. Nie wpisuj tego. Dobrze, nie będę. Proszę pana, muszę pana na randkę zabrać. A ty też chcesz uwagę? Coś sugerujesz? On jest tak stary, że on mógłby nas uczyć i on sam jest w klasie, proszę pana. Właśnie widzę. Jakiś masz problem? Ja jestem starszy od niego. 18, może nie chodzisz już do szkoły? Dlaczego on dostaje dwójki, a klasa ma... Nie oddaję nawet sprawdzianów, proszę pana. Bo mnie bije po lekcjach i nie chcę umrzeć. Zgłoś tam dyrektora. Co? Co? Mówię, żeby pan tutaj, nasz z historii, tobie wpisał piątkę. Dostałem zadanie. Rozwiąż konflikt. Dobra, Przemek, daj mi spisać matmę. Nie. Daj mi tą spisać tą matmę. Nie. Dawaj to. A wiesz, jak to jest asertywność? Jeżeli zaraz się nie uspokoi... Jeżeli zaraz się nie uspokoicie, to dostaniecie obydwoje uwagi. Już ci coś powiedziałem. Nie, dobra. Nie. Ty nie dostaniesz, ale... Dwie, dostanie. Dwie. No dobrze. Proszę pana, mam propozycję. Proszę mu stawić 3-1 Przemkowi. O! Nie wygram ze mną, ja jestem gorszy niż ty. Proszę pana, Tak? Proszę Natkowi wpisać 10-1. Niech pan mu wpisze 3-1 i jeszcze te dwie uwagi. Ej, o, jest dwa! Za co? No bo mi kazał, przepraszam, Przemek. Widzimy się po szkole, mam tego dosyć. Powoli ma dostać. Dostajesz uwagę! Zabawiam patula, powoli dość. Patus, będziesz mieć tak przewalony od niego. Dobra, dostaję uwagę. Chcesz ze mną go pobić? Jasne. Dobrze, przechodzimy dalej do lekcji. Co tu się dzieje? O, dzwonek! O, nie, Przemek! A nie w tą stronę. Już. To się nie wydarzy, ponieważ... Kierunków nie umiesz, trzeba zdać w końcu klasę. Kto to powiedział? Nie, wy się musicie pogodzić, ja muszę rozwiązać ten konflikt. Nie, Przemek, nie, bo Przemek będzie... Słyszałeś, ktoś coś krzyczy z tyłu. To ja! Proszę przestać! To ja, nie. Przemek, uciekaj! No co, nie mam już okularów, nie rozbierz mojej 447 pary. To wyjmijcie te soczewki z oczu. Nie mam soczewek, geniuszu. To mnie nie zobaczysz nawet. Jak to nie, widzę cię doskonale. Nie. Słuchajcie. Generalnie, Przemek, Trekardasi, trzeba troszeczkę, no. Przepraszam bardzo, co się dzieje? Dyrektor... Nic, kolegujemy się. Na pewno? Nieprawda, dyrektorze. Tak. Co się dzieje? Pan Trekardasi chciał pobić pana Przemka. Na pewno tak chciałem? Nie, odmówię. O, chciał założyć taką ruszową. Ja mu wybrałam, bo oni robią bal. Mówię, oni będą mieli wszyscy sukienki, będą mieli takie korony ładne. Ja wszystko wybrałam. Chyba ty znowu jeżdżasz. Widzę właśnie. Idź. No ale ty już ruszową. Przemek, to jest ten dzień, w którym albo musisz go pobić, albo, mam lepszy sposób, rozwiązać konflikt, czyli się pogodzić. Może trzeba mu przemówić do rozsądku. Dobrze. Niech pan sobie stąd idzie. Ja się zgodzę, ale musi błagać mnie na kolanach. Nie, proszę położyć sobie ręce i przeprosić się wzajemnie. Ale czemu pan się wtrącasz? Mam propozycję, może ukłon, o taki. Dobrze. Przemek, ukłon. O taki. Mogę się nawet z tobą przyjaźnić, tylko jak będziesz wszystkich traktował równo. Czemu ty mi stawiasz w ogóle jakieś wymagania? Bo jestem Przemek przez wielkie ty. Jeśli nie pogodzicie się, Trekardasi, przenoszę cię do klasy, do żłobka. W żłobku? W żłobku nie będę miał kogo grabić. No właśnie, o to chodzi. Dobra, jeśli się z nim pogodzę, mogę wszystkich traktować równo, tak? Ale pozytywnie równo. Pozytywnie? No dobra. Jest! Udało się! Udało się! W końcu. Ja będę się z nim kumplował? Dostałem level i achievement! Życie w zgodzie! Oj, mi się wydaje, że to nie będzie życie w zgodzie i coś pójdzie nie tak. Ale ten Przemek się zmienił w trakcie tego roku. No... Jeszcze każe do siebie mówić Mati. I to ty, Mati, jakiś. No właśnie, no... Chory człowiek z niego. Kurde, on Marty tak się. Z nami tak mało gadał. On ledwo zdał ostatnią klasę. Jesteśmy teraz, słuchajcie, w siódmej klasie.
I on się tym, z nim zadaje. I to, co zrobiliśmy w rok temu, to było najgorszą decyzją ever. Ja dostałem takie zadanie, to moja wina, Natek. Wiem, że to twoja wina. To moja wina. Zobacz, jak ja wyglądam i ty, jak wyglądasz, ty, jacy jesteśmy mądrzy, clever, zdajemy na wszystko na piąteczki, czwóreczki, a co no jest z jak Przemkiem? Nie, ma, to my musieli, żeby ci mądrzy. Nie mów do niego, Mati, to jest Przemek. Nie, Przemka już nie ma, jest tylko Mati. Napiszcie RIP Przemek, to przypnę wam serce. Ja cię kręcę, ty Mati każe do siebie mówić i oni się tak przyjaźnią. Mati nam każe ten, w ogóle on, ten Trey Hardasi, który ma 20 parę lat, zdał dzięki Matiemu i ledwo razem zdali, ale zdał i teraz jesteśmy razem w 7 klasie. Dostałem zadanie. Zapytaj dziewczynę o chodzenia, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że w 8 klasie, no bo jest starsza ode mnie, jest, słuchajcie, Martyna, w której się kocham od prawie 7 lat. No i słuchajcie, Bredok powiedział z wcześniej Przemkiem, że jest kodeks taki, że do 6 klasy nie można mieć dziewczyny. To jest głupia zasada, najgłupsza na świecie, ale jestem już w 7 klasie i w końcu mogę zapytać ją o chodzenie. Stary, nie rób tego! Nie rób tego! To jest najgorsza decyzja w życiu. No nie! Podsłuchujecie nas? No właśnie, podsłuchujecie. Zaczy się na całą szkołę. No ale słuchajcie, no ja ją uwielbiam, ona jest najlepsza na świecie, a chyba ją kocham, co się lubię jak na razie, ale no wiecie, o co chodzi. No znowu ja nie mam dziewczyny, ty też nie masz. I nie zostawili łapki pewnie jeszcze. Nie no, zostawili. Bredok, zachęć ich. Nie wiem, zostawcie łapkę, bo inaczej to ja chcę mieć dziewczynę, no i dzięki wam będę miał. Napiszcie komentarz, Bredok, musisz chodzić z i napiszcie w komentarzu z kim, to przytnie wam serce. Halo, halo. O, cześć Luferek. Dawaj matkę. Przemek, wróć do to nas! To się stało, trochę. Jaki znów Przemek, jestem Tytmati. Wróć do nas. Nie mówcie do mnie Przemek, bo w łeb. A masz wolę uświęconą, demonie! Wyrąbać mu? Nie. Oni muszą nam jeszcze oddać kanapki, więc muszą być przytomni. Co się z tobą stało? Nawet mutację masz. Chociaż mam męski głos, nie tak jak wy. Ja też mam bardzo niski, no patrz. Ja mam bardziej męski. Ja mam bardziej niski głos, ja też mam. Dobra, dawaj matkę. Ej, zostaw Luferka! A ty, Paniusiu, czego chcesz? A wy czego chcecie? A ty krzesłem chcesz? Wyglądasz właśnie, jakbyś, nie wiem, jakbyś wyszedł dopiero z targu. A ty wyglądasz, jakby twój tata poszedł po mleko i przyniósł tobie kilo mąki. Dzięki. Masz upaka? Co ci to obchodzi, wielki sterydzie? Wyglądasz gorzej niż słoń na Martyna, pustyni. Martyna, przesuń się. Martyś, ej! Powiedziałeś mi Martyś? Ej, rycerzu w białej zbroi. To będziesz teraz ją chronić? Dobra, dobra, masz matmę. To matmę i idź sobie. No. Nara przegrywy. A jeszcze jedno. Dobra, ja mam to. Dobra. Wyglądasz jak w pustyni i w puszczy. No, odezwała się Stasinel. Nazwałeś mnie Martyś? Ale wy wszyscy wysocy jesteście. Lufer, co to takie czerwone na twarzy mam? To trądzik, dorastasz. Ty krwawisz, mordo. No właśnie, to, chyba to tak. Ja czekaj, ja idę do pielęgniarki. Lufer, ja wam nie przeszkadzam. Mu łap wodę święconą. I pa! Wodę święconą? Masz krzesło ode mnie. No tak, nie. Na samoobronę. Nie. Na samoobronę? Słuchaj. Martyna, No moje imię, ja? Martyś. Ja? Zechciałabyś może zostać moją dziewczyną? O, jasne! Dostałem level i achievement! Pierwsza dziewczyna! Aha, pierwsza? I mam nadzieję, że ostatnia! Lufer, co to ma być? Mówiłem ci wiele lat temu, że 2+2 to 6! Nie, 2+2 to jest 4! Zwariowałeś! Miało 8 lat w tej szkole i tak długo tutaj się już byliście. Możliwe, że wam się to do życia przyda. Więc chciałem wam pogratulować, że wytrwaliście i nikt z was, o dziwo, nie zdał. Znaczy nikt z was nie zdał. Więc gratulacje i dziękuję za 8 lat bycia w mojej szkole. Brawa dla was. Brawo! 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 Wyróżnienie dla pana Trajhardasiego, ponieważ po 27 latach,
Gratulacje, skończył pan szkołę. Proszę przyjść i wyrazić, jak się pan czuje po tym. Dzięki. O, no to proszę już siadać. Mogę coś powiedzieć do mikrofonu? No tak. Chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie mi się was wszystkich grabiło z waszych rzeczy. Dziękuję wam wszystkim za te wspaniałe 27 lat. Brawo! Co robicie? Brawo! Klaskać! Ej, Lufer! Siadaj! Lufer! No, ale numer się stał, co nie? Ale się cieszę, że w końcu skończyłeś szkołę. No, ja też, w końcu, ja cię kocham. O nie, to oni! O Boże... O, tu Smotin. Nie, dostałem zadanie. Wygraj pierwszą szkolną bójkę. Patus Mati. Ciołek Natek. Głupek Mati. Stary Natek. Stary Przemek. A moim dobre, zdaniem... Dobre. Łysy Placor. A ty bądź cicho. To, a ty to... Ej, 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 ej! A co ty jak się do niej odezwałeś? Smaczny popiół? Jak się do niej odezwałeś? Nie pali się na terenie szkoły i w ogóle nie pal, bo to cię zabije i płuca i... Nie pal, bo nie urośniesz. Nie urośniesz. Widzowie, muszę to zrobić. No! Mogliście mojej dziewczyny nie obrażać. Jak ty to zrobiłeś? Jak to zrobiłeś? Jak ci to udało? Jak ty taki silny jesteś? Ale jesteś sajk, my eszkere giga szatrzeli Brawl Stars. Zawsze mnie wkurzałeś. Ale właśnie teraz nie zrobimy? Tak. Wiesz co ci Przemek, powiem? Wiesz co ci powiem? Marcin, relaksa! Jak przestaniesz palić, to mogę cię z Natkiem umoralnić. Dobrze, przestanę palić. Nie chcę się już z nim przyjaźnić. Wiesz co ci powiem za to, że byłeś taki niemiły? Wiesz co? Żebyś na pewno nie był już nigdy taki niemiły. Przepraszam was za te wszystkie lata. Tobie, Martyno, proszę kwiatek. Szkolny kwiatek! Ohio Grimm, oddawaj to. A ty? Ja też was przepraszam, mordy moje, za te wszystkie lata. Idę z tobą na policję, wiesz o tym. Teraz to może być 8000. Ej, ale nie tak. Dostałem level achievement! Koniec podstawówki! A teraz wy widzowie napiszcie, w której wy klasie jesteście, to przypnie wam serce. A jak zostawicie 5000 łapek w górę, to tak jak Bredok mówił, znajdziemy mu dziewczynę. I pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie z nami nagrywać, to teraz pojawiają się osoby, które zostały wylosowane. Z dzisiejszego odcinka losujemy 10 osób. Napiszcie komentarz, Minecraft, ale exp to klasa, to przypnie wam serce i bierzecie udział w losowaniu. A jak nie jesteście wylosowani, a chcecie z nami nagrywać, kliknijcie opcję wesprzyj emeraldowo. I możecie z nami brać udział w nagrywkach podczas wspierania. Do zobaczyska, trzymajcie się! Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Elo. Mogę normalnie Przemek! O, mam normalnie głos!